18 wystawców oferujących zatrudnienie na wielu stanowiskach czy różnorodne kierunki nauczania przyjęło zaproszenie na targi edukacji i pracy, które odbyły się w siedzibie Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. To już kolejna edycja cyklicznego wydarzenia, które poza wspomnianą uczelnią w tym roku zorganizowały także Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Stalowej Woli. Jeżeli chodzi o program tegorocznych targów, no to oczywiście oferta edukacyjna, przede wszystkim oferta edukacyjna, oferta szkoleniowa, począwszy od różnych kursów, warsztatów, zajęć, kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych, oferty studiów i tak dalej. Oferty pracy oczywiście i tutaj też oferty pracy w regionie i tym bliższym i tym dalszym, jak również możliwość doświadczenia wykonywania jakiegoś zawodu konkretnego z użyciem tak zwanych Google VR. Targi były okazją do poznania ciekawych ofert pracy. Uczestnicy mogli w bezpośredni sposób porozmawiać z przedstawicielami wielu firm czy uczelni na temat proponowanych stanowisk czy kierunków nauczania. I w drugą stronę. Obecni wśród wystawców doradcy zawodowi i pracodawcy mogli poznać kompetencje poszukujących pracy mieszkańców. Poszukujemy głównie pracowników tutaj, żeby zabezpieczyć naszą produkcję. To, co tak najbardziej poszukiwanym stanowiskiem u nas jest operator obrabiarek numerycznych do zabezpieczenia trzech placówek, natomiast pozostałe stanowiska to jest czy mechanik, czy elektryk, automatyk, ustawiacz narzędzi, więc głównie piony produkcyjne. Zapewniamy stabilne zatrudnienie na ten czas. Jesteśmy firmą tutaj z dużym doświadczeniem, z dużą historią w Stalowej Woli. Więc no zapraszamy. Świadczymy usługę dla jednego z wiodących producentów szyb samochodowych. Zatrudniamy w Sandomierzu bardzo dużą ilość operatorów wózków widłowych i rozszerzamy usługę w Chmielowie. Od września rozpoczynamy tą usługę, więc prowadzimy też już rekrutację intensywnie. Oferujemy nie tylko zatrudnienie, ale także kursy dla osób, które uprawnień na wózki widłowe nie mają, więc tutaj też nasza oferta jest skierowana do absolwentów szkół, którzy chcieliby w tym kierunku rozwinąć swoje umiejętności. Wiem sama po sobie, że firma, w której jestem i którą dziś reprezentuję, jest jakby naprawdę dużą możliwością do rozwoju zawodowego.